Dzisiaj, gdyby nas zdiagnozował jakiś lekarz, to prawdopodobnie każdemu z nas coś znajdzie. I nie tylko nam, tylko każdemu człowiekowi. Żebyśmy zawsze pamiętali, stan depresyjny, stan taki, owaki, choroby, starość nie są przeszkodą do zdobycia życia wiecznego. Tą przeszkodą, która uniemożliwia życie wieczne, nie jest starość, nie jest jakaś choroba. Ale jest grzech. Tym podstawowym grzechem grzech braku wiary, czyli brak odpowiedzi człowieka na dar Boży. Pan Bóg wiary da każdemu, kto nią prosi. Dalej grzechy przeciwko prawdzie i przeciwko miłości. Święty Paweł miał się z czego nawracać, kiedy Pan Jezus powiedział mu: Szawle, Szawle, czemu mnie prześladujesz? Szaweł był prześladowcą chrześcijan, drogi nauki, którą Pan Jezus objawił. Przez to był prześladowcą samego Chrystusa. Zważajmy na grzechy przeciwko prawdzie, przeciwko miłości, którymi możemy zniweczyć dzieło Boże wobec nas. Nawracajmy się z każdego grzechu, żebyśmy tego dzieła Bożego nie zniweczyli. Każdy z nas ma się obowiązek nawracać, nawracać jak święty Paweł. Nawrócił się raz, w związku z czym nieustannie nawracać się muszę do życia coraz bardziej spójnego z nauką, z łaską, którą Pan Bóg daje, nie poskąpi tym, którzy o nią proszą, a kto dziękuje, po wielokroć prosi. Nasze tutaj modlenie zawsze ma te dwa wymiary. Z jednej strony prośbę, a z drugiej strony jest w pierwszej kolejności dziękczynieniem, że przed tym Kościołem nie możemy do niego wejść. Otwarliby, póki co nie wejdziemy. Ale modląc się dziękujemy, że możemy się tu pomodlić. Msza Święta w Rycie Rzymskim, katolicka msza do tego Kościoła i do innych kościołów katolickich za łaską Bożą kiedyś wróci. Co daj Boże. Amen. Święty Pawle, apostole, módl się za nami. Niech Pan Bóg błogosławi docenienie za obecność czcigodnych, wiernych Pań i w sądzie, i tutaj w styczniu 25 na modlitwie przed Kościołem. Wracajcie z Bogiem. Jak Pan Bóg da mszę świętą, jutro odprawiam o 6 rano, w piątek, a w sobotę, daj Boże, będziemy pielgrzymować. Idźcie z Bogiem, szczęść Boże.